Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia MotoGP 20, w tym odcinku kontynuacja wyścigów historycznych. Tym razem wybiorę sobie tą Walencję, pojadę w klasie 500, wybierając tutaj jednego z zawodników. Jeżeli chodzi o tę symulację, to jednak tutaj wolę sobie jednak przełączyć na te pro niż normal. Mam lepsze wyczucie tutaj tego motocykla jednak jeżdżąc na pro i tutaj sobie wezmę zawodnika. Tutaj testowałem tego Gary McCoy'a i powiem tak, że fatalnie mi się jeździło, naprawdę, tutaj tym zawodnikiem, więc tutaj zdecydowanie wolę nagrać odcinek tutaj z tym Mickiem Duenem i tutaj zobaczyć tą Hondę jeszcze w tym showroom. Ta jedynka, dość taka spora ta jedynka jest. Ja tutaj jak robię tą kustomizację tego numeru, no nie jestem w stanie takiej dużej zrobić takiego numeru, jednak jest tam jakiś po prostu, no, maksymalna po prostu wielkość tych numerów. Nie można sobie takiego ogromnego jednak zrobić, jednak to troszkę inaczej wygląda. No tak, Honda ma takie wrażenie, tak jakby te motocykle były o wiele cięższe niż w klasie królewskiej. Ale to jest takie moje wrażenie. Dobra, oczywiście tutaj sobie wyjdę, wybierając tego zawodnika i jadę Grand Prix Valencia. We're now moving to the starting grid where engineers and technicians are ironing out the last few details. Bo tutaj, jeżeli chodzi o opony, no to tutaj nie można w ogóle. Są opony, można tutaj zmienić. Na twarde sobie dam. Będę sobie na twardych 3 okrążenia, ale jeżeli chodzi o te zużycie paliwa, tak jak to było tutaj podczas tych challenge'ów, no to już tutaj w ogóle nie ma. Jednak nie wiem, jak jest na poziomie jeszcze ekstremalnym. Ja myślę, że już te nawet są takie funkcje jak start z sprzęgła i to na pewno będzie tutaj się odbijać na rezultatach. Dobra, ja oczywiście te same ustawienia daję co po prostu na każdą rundę. Tutaj nic nie zmieniam. Biegi oczywiście wszystko tutaj daję tak, jak po prostu to było. O, na 7. Elektronika. Wszystko się zgadza, więc mogę tutaj spokojnie jechać. Ale to duża piątka tutaj ma ten zawodnika, bo taka 7 ogromna. No w tych takich czasach to inaczej to troszkę wyglądało. Takie duże numery były. Tak, start. Ładnie, ładnie, ładnie. No ładnie teraz wystrzeliłem jak z procy. Ale wiem, jak on tutaj będzie się te zakręty składał ten zawodnik, bo ja nie lubię właśnie tego stylu, tego starego. No i tak tylko trochę tyłkiem, można powiedzieć, kurde, tak lekko się przesuwali na tym motocyklu. W ogóle się nie składali w tym, kurde, dlatego tak przestrzeliłem ten zakręt. Było hamowanie tego, że tak, kurde, się przyzwyczaić jednak do jazdy. A, Jeremy Mac William tutaj się wywali. Ach, tutaj tak za szeroko. Naprawdę tutaj no nie mam wyczucia w ogóle tych motocykla. Jak one tutaj jeżdżą, za szeroko biorę, bo tak jak on się kurde nie składał w ogóle te zakręty. Chciałbym się przyzwyczaić do jego stylu jazdy. Próbowałem. Nie byłem. Ach, tutaj chyba wyjadę. Dokładnie wyjechałem. No kurde, dziwnie mi się, naprawdę dziwnie mi się jeździ tymi motocyklami. Te 500-ki to naprawdę to jest jakieś, no, ciężko. Naprawdę musiał troszkę potrenować. Tak dobrze pojechać. Ale za mną są. Jeszcze zobaczę sobie po... No, ale kamera. Zupełnie to inaczej wygląda, niż to po prostu jest w innych klasach. Musiałbym się tak troszkę wyjeździć jednak, żeby się przyzwyczaić. Żeby też nie wywalić się. Jednak tak jeżdżę, tak przestrzelam te zakręty. Troszkę inaczej. No nie mam po prostu wyczucia w tych starych motocyklach.
Ale mi tutaj aż normalnie taki shimmy normalnie wchodzi. Trzeba uważać. Muszę tutaj uważać zdecydowanie, żeby tutaj się nie wywalić. No za szeroko, naprawdę wjeżdżam tak. Jak tutaj czasy będzie robił, muszę zobaczyć. Deszczowy, no to naprawdę miał bardzo ciężko. No to dojazd do tego zakrętu i ostatnie okrążenie. Ciekawe, jakie tutaj czasy by robił. 1.20, 1.30. Ach, tutaj też mnie zaczęło. Za mocno, za dużo gazu dawałem, wychodząc z tego zakrętu. Muszę uważać na to, żeby tutaj dużo gazu nie dawać. Za dużo troszkę gazu dam w tej kategorii, no to od razu mogę normalnie glebę zaliczyć. Kto tam się wywalił? Alex. Te wywrotki normalnie się teraz robią, co chwilę. Coś mi się wydaje, że jak ja to skończę, wszyscy będą mieli NC. Ostatnio tutaj zakręt i wjechanie na start metę. Zwycięstwo. Ale tutaj dziwnie, naprawdę. W takiej pozycji byłoby ciężko wygrać ten wyścig. Chociaż ja bym potrenował, to może bym to wygrał. Dobra, tutaj oczywiście tak jak mówiłem, NC wszyscy, jak tutaj jechali, kontynuuję. 3000 punktów. Diamentów. I kogo tutaj teraz wybrać? No i teraz ten Casey Stoner tutaj zniknął jednak i zupełnie ktoś inny tutaj się pojawił. Dobra, to wezmę sobie... Lepiej wziąć motocykl, czy lepiej wziąć kierowcę? Ja od razu mogłem powiedzieć, że lepiej wziąć jednak kierowcę. Bo jak się bierze kierowcę, to kierowca jest od razu z motocyklem odblokowany. Dlatego zdecydowałem się tutaj jednak tego seta Gibernau wziąć. Mam 2600, no wezmę sobie tutaj tego, to jest 2000 rocznika jest jeszcze, ten motor, tu ten, a jest, jak wezmę ten, będzie lepiej, mam tylko 100 punktów, więc tutaj odblokowałem kolejną osobę, kolejnego zawodnika. Także jak wam się podoba to taki króciutki odcinek związany z Walencją, jeżdżąc tego Mikiem Duenem, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia do następnego odcinka, także nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Do zobaczenia!